Jest to najbardziej oblegana dyscyplina, jeśli chodzi o konkurencje sportowe w gminie Puck. Dzisiaj mamy podsumowujący czwarty turniej, także spotykamy się już czwarty raz. Co piątek z tygodniową przerwą. W klasyfikacji mężczyzn startowało ponad 90 uczestników, wśród kobiet ponad 60, także jakbyśmy to zsumowali, dzisiaj też kilka nowych twarzy było, to myślę, że 170 różnych zawodników będzie na pewno. Nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o pierwszą trójkę, jeśli chodzi o miejscowości. W stawce miejscowości było 16 zespołów i co mogę powiedzieć, to pierwsza trójka to będzie Strzelno, Połczyno, Darżlubie, nie wiadomo w jakiej kolejności, bo wszyscy ci najlepsi zawodnicy będą jeszcze rzucali. Wśród mężczyzn pierwsza dwójka jest już znana, tylko kolejność ich do końca też nie. Wygra pan Kirsznik albo pan Minkowski. O kolejne miejsca będzie jeszcze zacięta rywalizacja. Było Strzelno, Połczyno, Darżlubie, Gnieżdżewo, Mieroszyno, Łebcz, Starzyński Dwór, Werblinia, Żeliszewo, Mechowo, Swarzewo, Starzyno, Domatówko, Połchowo, Błądzikowo i Mrzezino. Także te 16 miejscowości brało udział i mówię, klasyfikacja końcowa będzie znana później. Jak się to kształtuje, patrząc na rok poprzedni? Czy ta sama liczba miejscowości, czy więcej, czy mniej? Od razu zaznaczę, że gdyby nie było limitu uczestników z każdej miejscowości, to podejrzewam, że ta liczba byłaby co najmniej dwukrotna, gdyż z niektórych miejscowości jest ponad 50 chętnych uczestników, ale mamy na każdą miejscowość tylko 10 miejsc. Także każda miejscowość ma maksymalnie 10 reprezentantów. Ale widzimy, że z listy wynika, że połowa Solec nie brała w tego udziału. Jest 27 Solec, także gdzieś 11 Solec na razie nie brało udziału. Z roku na rok jest coraz więcej miejscowości reprezentowanych w gminie i myślę, że z kolejnymi latami to się jeszcze będzie powiększało. Są miejscowości, które mają kilku reprezentantów, dlatego też są na niższych miejscach, ale docelowo większość drużyn uczestniczących jest w kompletach, także ma co najmniej te 5 osób, tak? Na jakie nagrody mogą liczyć uczestnicy? Uczestniczy przede wszystkim poza dobrą zabawą i miłą rywalizacją. To czołowa piątka w klasyfikacji mężczyzn oraz kobiet jest uhonorowana pamiątkowymi pucharami, tak samo w klasyfikacji drużynowej. Dodatkowo czołowa dziesiątka kobiet i mężczyzn z Oxitu otrzyma pamiątkowe upominki, które też będą dzisiaj im wręczone. Dzisiejszym również te upominki wręczy zastępca wójta gminy Puck. Dokładnie. Pan zastępca wójta, pan Jerzy Tkaczyk, sam jest uczestnikiem tej ligi. Dzisiaj już swoją próbę właśnie w tym momencie zakończył. Zdobył 109 punktów, także jest to bardzo dobry wynik. I też będzie się plasował pewnie w czołówce, celowej 20 w gminie Puck.